Witam wszystkich w kolejnym materiale cyklu, w którym prezentuję swoje programy. Dzisiaj chciałbym przedstawić program, który jest wykaszaczem ekranu. Dlaczego w ogóle wykaszacze ekranu powstały? Towarzyszą nam one właściwie od początku komputerów, a związane są z tym, w jaki sposób działały pierwsze monitory kineskopowe. W monitorze takim wiązkę elektronu wystrzeliwana z działa elektronowego. Ulegając odchyleniu w polu magnetycznym, trafiała warstwę luminoforu. Ten emitował foton, więc światło widzialne. Niestety, z każdą emisją fotonu, warstwa luminoforu ulegała pewnej degradacji. I z czasem ta emisja była coraz mniejsza, coraz mniejsza. Monitor stawał się generalnie coraz ciemniejszy. Zasadniczo nie byłoby to jeszcze wielkim problemem, gdyby nie fakt że taka degradacja nie następuje równomiernie. Wyświetlanie pewnych statycznych obrazów, które miały jaśniejsze i ciemniejsze obszary w tych samych miejscach powodowało nierównomierność w wypalaniu tego monitora. I to właśnie ta nierównomierność wypalania była najgorszym zjawiskiem, hmm. jaka dotykała monitory kineskopowe. Nie dotyczy to Monitorów krystalicznych, natomiast ten sam problem zaczyna wracać w przypadku nowoczesnych monitorów OLED, gdzie również mamy problem z, wy z wypalaniem się ekranu, a tak naprawdę największym problemem jest nierównomierność wypalania takiego ekranu. Doskonale to widać na przykład na monitorach, które pracowały jako podgląd z kamer monitoringu. Tutaj to jest monitor wygaszony. Te ciemne linie to, to jest po prostu wypalony, zupełnie luminofor. On nie jest w stanie już nawet emitować światła i widać to w postaci właśnie takich czarnych linii. One, niezależnie czy obraz będzie wyświetlany, czy nie, one niestety pozostaną widoczne. Poradzeniem sobie z tym problemem było właśnie wprowadzenie w programach komputerowych wygaszaczy ekranu. Wygaszacze takie miały za zadanie sprawić, aby jasny, stały tekst po prostu nie był wyświetlany. Można było monitor wyłączyć. Ok, nie każdy pamiętał. Wygaszacz ekranu aktywował się samoczynnie po pewnym czasie nieaktywności. Czyli, jeżeli nie ruszał myszką, nie, nie dotykał klawiatury, to taki wygaszacz się aktywował, jednocześnie chroniąc monitor. Ale od razu dostrzeżono pewne aspekty estetyczne i wygaszacze no nie tylko mogły wyświetlać czarny obraz, ale zaczęły wyświetlać różne ruchome obrazy. W ten sposób, poza zadaniem ochrony monitora, pojawiły się jeszcze walory estetyczne. Które są dobrze znane, a jednocześnie nie wpływały one negatywnie na monitor. Takim wygaszaczem ekranu jest też właśnie mój program, który działa dosyć podobnie do omawianego jakiś czas temu programu Paskuda. Ten program, dla przypomnienia, rysował po ekranie jakieś tam różne elementy. Tak samo jest w przypadku Mojego wykaszacza ekranu, ponieważ jej, zasada jego działania jest taka, że rysuje nam na ekranie kropki, kółeczka, których kolor jest uzależniony od tego, co znajduje się pod danym kółkiem, a stopniowo ulega ten obraz pewnemu zaciemnieniu albo rozjaśnieniu, w zależności od tego, jak ustawimy. Zatem, co jest tutaj możliwe do ustawienia? Idąc od góry, mamy. Rozmiar kropli, zarówno maksymalny jak i minimalny. Jeżeli sobie ustawimy teraz takie małe elementy, to te kropeczki będą malutkie, malutkie. No, myślę, że to dobrze teraz będzie tutaj widać. Jeżeli zaś przestawimy, to od razu te kropki będą jak największe. Program losuje nam w zakresie od minimalnych do maksymalnych. Poniżej mamy też możliwość ustawienia czasu pomiędzy. Kolejnymi kropkami, czy one mają się pojawiać bardzo szybko, czy może z dużym opóźnieniem. Tak samo tutaj możemy zadać zarówno czas maksymalny, jak i minimalny, a program sobie wylosuje w tym przedziale odstęp pomiędzy kolejnymi kropkami. Kolejnym elementem jest, jak bardzo te kropki mają ulegać ciemnieniu bądź rozjaśnieniu. Jeżeli mamy monitor oledowy, to na pewno będzie nam zależeć na ściemnieniu, natomiast w przypadku niektórych monitorów ciekłokrystalicznych okazuje się, że potrafią one pobierać dużo mniej energii w momencie, kiedy wyświetlają jasny obraz. A jednocześnie dla nich jasny obraz nie jest destrukcyjny, tak jak ma to miejsce w przypadku monitorów kineskopowych bądź oledowych. Stąd wygaszacz ma ustawienie zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Dodatkowo możemy ustawić, aby po określonym czasie cały ekran został zamalowany jakimś jednym kolorem. Dzięki temu dalsze kropki nie są już rysowane, wygaszacz nie zużywa praktycznie zupełnie mocy procesora, dzięki temu nie przeszkadza wszelkim zadaniom pracującym w tle, a obraz jest zakryty jednym kolorem. Ten kolor. Niekoniecznie musi być czarny. Może być, tak jak już wcześniej wspomniałem, kolor biały dla pewnych monitorów w może być bardziej pożądany. Ale możemy tu już ustawić jakieś tam odcienie szarości. To się sprawdzi w sytuacji, gdy zależy nam na tym, aby monitor nie stykł. Czyli jeżeli wyświetlą czarny obraz, to być może ulega jakimś tam wystudzeniu. Natomiast przy pracy z grafiką bardzo istotne jest, żeby. Parametry monitora były zachowywane, dlatego wówczas ustawienie takiego koloru szarego może być dużo bardziej pożądane. Jeszcze jedną opcją jest tutaj, o której nie wspomniałem: uśrednianie koloru. Jeżeli ta opcja będzie wyłączona, to kropka będzie przyjmowała kolor dokładnie punktu centralnego pod nią. Dzięki temu wygaszacz zużywa dużo mniej zasobów. Natomiast jeżeli włączymy uśrednianie, wówczas troszkę bardziej zużyje nam moc procesora, aczkolwiek są to bardzo niewielkie wartości, ale kolor nie będzie pochodził z tego jednego punktu, ale z całego obszaru, na jakim ta kropka wystąpi. Więc obraz będzie dużo taki bardziej płynny, naturalny. Nie będą te kolory pojawiać się dość takie niespodziewane i niepasujące do całego otoczenia. Czym jeszcze charakteryzuje się ten wygaszacz? Mianowicie standardowy wygaszacz wyłączy się praktycznie, jeżeli poruszymy myszką, dotkniemy klawiatury, naciśniemy jakiś klawisz, wszystkie wygaszacze się wyłączają. Natomiast w moim wygaszaczu można sobie określić, co spowoduje jego zamknięcie czy naciśnięcie dowolnego klawisza, czy być może tylko i wyłącznie określonej kombinacji klawiszy. Tutaj możemy sobie albo pojedynczy klawisz określić, możemy sobie określić jakąś kombinację klawiszy. Tak samo możemy dezaktywować po ruchu myszki i dodatkowo określić, jak duży ma być to ruch myszki. Zatem nie jakieś tam puknięcie w stół, które powoduje wstrząs i od razu już nam się wygaszać zamyka, tylko takie konkretne przesunięcie musi być. Bardzo podobnie ma się rzeczy w przypadku rolki myszki. Również możemy określić jak duże ma być to przesunięcie rolką albo zamknięcie po naciśnięciu klawisza myszki. Ponadto wygaszacz wyposażony jest we własny mechanizm obsługi haseł. Podając odpowiednie hasło, no jest teraz tutaj aktywne, możemy określić po jakim czasie zostanie aktywowany. Załóżmy określmy to 5 sekund. Służy to temu, że jeżeli włączymy wygaszacz i widzimy o, coś wygasza nam się włączył, coś się dzieje. Naciśniemy nasz klawisz dezaktywujący, wygaszacz się po prostu wyłącza. Ale jeżeli minie od momentu włączenia się wygaszacza ten czas, który myśmy zadali, czyli w tym przypadku 5 sekund, to próba wyłączenia takiego wygaszacza po tym czasie powoduje już wyświetlenie zapytania o hasło. Oczywiście, podając hasło, możemy wówczas wygaszać, zamknąć. Jeżeli podamy hasło nieprawidłowe, nie będzie można tego wygaszacza zamknąć. To wszystkie elementy, jakie w tym wygaszaczu możemy znaleźć, Myślę, że wraz z tym, jak zaczną pojawiać się monitory oledowe coraz częściej, to wygaszacze wrócą do ładku, ponieważ w przypadku monitorów LCD właściwie pełniły one wyłącznie funkcję jakąś estetyczną, ewentualnie ochronną przy użyciu hasła. Natomiast nie miały znaczenia ochronnego dla samego panelu. Popularyzacja paneli OLED zapewne sprawi, że wygaszacze Ponownie staną się bardzo potrzebnym elementem każdego systemu i będą wracać do łask. Myślę, że i mój wygaszacz będzie jeszcze kiedyś przydatny. A jak zwykle, znaleźć go można na mojej stronie. Link znajduje się w opisie pod filmem.